Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserk'u i lecimy standardowo z legendarnym lożkiem. Już tutaj, żeby nie przedłużać, od razu klikam dalej. I co? Tak naprawdę troszeczkę żałuję, troszeczkę mam wyrzuty sumienia, że wczoraj nazwałem ten filmik nowy, świąteczny, legendarny loch co i jak, dlatego że no nie robiłem tego wystarczająco wystarczająco ilość razy, żeby po prostu wiedzieć jak to dokładnie wszystko działa, jak te mechaniki działają i tak dalej. Więc w sumie mogłem to nazwać, mówię, mam takie wyrzuty sumienia mogłem to nazwać jako y, takie pierwsze wrażenia. Można by powiedzieć właśnie z tego z tej odmienionej wersji lochu nazwijmy to. Y, dlatego, że co? Troszeczkę rzeczy później się dowiedziałem, troszeczkę rzeczy mi napisaliście i tak naprawdę chciałbym je dzisiaj sprostować. Chciałbym je sprostować, przy okazji ten noszek sobie porobimy i przy okazji po prostu jakiś tam kolejny legendarny itemek sobie zdobędę. Już na tym berserku zrobiłem ten loch bodajże 5 razy. Dostałem tutaj, jak widzicie, pierścionek, dostałem tą fajkę, dostałem co, rękawice i gadki, ale one mi niestety zabierają sporo pancerza, więc będę musiał pomyśleć, czy, czy faktycznie je ubierać. No i dostałem powtórkę fajki, no to tutaj dałem barbarowi, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że yy, po pierwsze, jeżeli wejdziemy do świecącego pokoju i jeżeli mamy hazard listę w nim, to tam możemy wybrać nożyce albo kamień, i to jest po prostu gra w papier, kamień, nożycze. nożyce. Ja wam powiedziałem, że to działa tak, że to działa losowo, po prostu, że albo on nas uderzy, albo, albo da nam epik, i jest na to 50% szans. No ale nie, no, skoro mamy do wyboru kamień i mamy do wyboru noży nożyce, nożyce, tam bodajże po lewej stronie są nożyce, a po prawej jest kamień, to yy, wybieramy zawsze nożyce i zawsze będziemy wygrywać ten epik, dlatego że on w ręku trzyma po prostu papier. Yy, to jest jakby logiczne. A w ogóle ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, że tam, jak najedziemy myszką na lewą stronę, to, jest, to są właśnie te nożyce. A jak najedziemy po prawej stronie, to jest kamień. W ogóle, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Dopiero wczoraj się dowiedziałem. No oprócz tego. Też jedna osoba mi napisała to pod wczorajszym filmem. Za co dziękuję i, i tak jak mówię, no tego niestety nie dopowiedziałem, więc tu was mogłem wprowadzić w błąd. Druga sprawa to jest ten przeciwnik w świecącym pokoju, który zabija nas na Hita. Z tego co wiem, nie wiem czy tak powinno być, czy też nie, jest na niego 100% szans na ucieczkę, czyli po prostu nie walczymy z nim. No raczej nikt nie, nie walczył z nim, no bo skoro myśleliście nawet, że macie te 50% szans na ucieczkę, no to lepiej spróbować uciec, aniżeli z nim walczyć i po prostu. Po prostu, żeby Wam zabrał całe HP. Natomiast wczoraj już właśnie po nagraniu tego odcinka zrobiłem ten loch parę, parę razy. Też kilka osób mi tak jakby. Kilka osób tam pisało też i tak dalej o tym właśnie przeciwniku w tym świecącym pokoju. No i okazało się, że jest na niego 100% szans na ucieczkę. Każdy zawsze ucieka, więc no po prostu to też mogłem was wprowadzić w błąd, bo powiedziałem, że jest 50 na 50. Także no takie dwie tak naprawdę najbardziej istotne rzeczy, jeżeli chodzi o to. Ktoś tam mi też pisał, że jak mamy tą syrenkę, to mamy 96% szans około na to, że da nam Epic, czyli no naprawdę bardzo dużo. To też nie wiem, czy to jest prawda, to wyczytałem z komentarzy. No ale może tak być Tylko no jak nie Epic to nie wiem co ona da Już ją miałem parę razy i zawsze dostawałem ten Epic Oprócz tego co jeszcze tak naprawdę Chyba tyle, chyba z takich rzeczy to tyle Jeszcze jedna sprawa W sumie nie pomyślałem Od poziomu pierwszego do setnego Wydaje mi się, że o właśnie te szkielety Opłaca się podnosić Dlaczego opłaca się podnosić? Tu już chyba w ogóle padniemy od niego No to tu akurat się nie opłacało go podnosić nie Tu się zagadałem, ale dobra może spróbujemy No nie no padliśmy, dobra trudno W każdym razie od poziomu pierwszego do setnego te szkielety to opłaca się podnosić, no bo jeżeli nie dostaniemy za nie golda, tylko one się po prostu podniosą i będziemy musieli z nimi walczyć, to dostaniemy w zamian za to kluczyk, nie? Czyli to, co na, na czym tak naprawdę nam zależy najbardziej, więc tak jak mówię, ja tych szkieletów nie podnosiłem, to mi też ktoś w ogóle w komentarzu napisał, czy to by nie było mądrzejsze i faktycznie wydaje mi się, że lepiej po prostu je podnosić, nawet dla samego faktu tych kluczy, nie? Bo mówię, no już poziom, po poziomie setnym nie opłaca się, no bo już zabierają tego HP więcej, ale tutaj między pierwszym a setnym jak najbardziej myślę, że Warto po prostu, warto je podnosić. No i co? Wydaje mi się, że nagram może to, yy, no, zatytułuję bardziej ten odcinek, jako taki może bardziej uzupełniający, jeżeli chodzi właśnie o ten legendarny loch. No bo tak jak mówię, no z tym hazardzistą, ten papier, papier kamień, nożyce, to was mogłem najbardziej wprowadzić w błąd. Yy, no i to, że jest 100% szans na ucieczkę, to takie, można powiedzieć, yy, już nie takie aż istotne, no bo tak jak już mówiłem, każdy raczej od niego próbował uciec i zawsze uciekał, no bo jest na to 100% szans. No ale yy, lepiej po prostu to, yy, powiedzmy, naprostować. O, i akurat mamy yy, gagatka, o którym właśnie mówiłem. No i jak widzicie, jakbyśmy z nim walczyli, no to on nam zabierze całe to HP, a jeżeli uciekniemy, no to uda nam się uciec, jak widzicie, znowu, więc tak jak mówię, nie wiem czy to jest błąd, czy to jest tak zamierzone, czy tak ma po prostu być. No generalnie tak jak mówię. Mm, jest właśnie no, 100% szans na ucieczkę, nie? nie? ma tutaj, jakby co tłumaczyć. I, I tak, i tak jak mówię, no jeżeli chodzi o takie rzeczy, to w sumie możemy sprzedać, bo to jest na wszystkie cechy i tak dalej. No, mam tutaj bardzo zawalony jakwipunek. Najbardziej tutaj mi zależy na tym, żeby mi bronie dropiły, bo to zawsze wiadomo w cenie, nawet i do kowala. Natomiast, no, wydaje mi się, że, że te bronie jakoś tak strasznie rzadko dropią. Nie? Wczoraj, tak jak mówię, po nagraniu tego odcinka parę razy zrobiłem tutaj właśnie na tym berserku ten loszek, bo mówię, że jeżeli będę czekał, po prostu nie wyrobię się z każdą postaciom nie wyrobi się z każdą postacią wczoraj tak naprawdę do mnie dotarło to, że jeżeli event zaczyna się od 24, będzie trwał tam do 27, czyli 4 dni, to będą też święta. No to wiadomo, że wtedy też będzie event Golda, więc też wypadałoby tego lochu nie robić za bardzo. No a będą też święta, więc będę miał mniej czasu i tak dalej, więc po prostu koniec końców w te, 10 dni, w te 10 dni się nie wyrobię, żeby chociaż po trochu porobić ten loch na innych postaciach. No wiadomo, że na Wojowniku od jutra, a w zasadzie już dzisiaj chyba po północy sobie zrobię parę razy, będę się skupiał, żeby te legendy zdobyć żeby już sobie w ten event świąteczny trzymać cały czas bojownika na warcie, żeby tam jak najwięcej tego golda wycisnąć. Natomiast jeżeli chodzi o inne postacie, no to tak po troszku, po troszku sobie już zaczynam robić, żeby parę chociaż tych legend zdobyć też, nie? Bo tak jak mówię, no później może... Może być ciężko. Właśnie, jeżeli chodzi o te unikanie tych potworów, to też zrobili ciekawiej. Wcześniej nie było wiadomo do końca, czy faktycznie uciekniemy, czy nie. Natomiast, jak uciekamy, to wiemy, że są takie animacje. Teraz jest pierwsza animacja, i teraz jest druga. Jeżeli w tej drugiej przeciwnik znika całkiem tak, jak to miało miejsce teraz, to znaczy, że po prostu mu uciekniemy. Natomiast jeżeli. Oj, tu w sumie niepotrzebnie go znowu budziłem, no ale dobra. No, w sumie i tak zginiemy. Dobra, to nie istotne. Tu zepsułem akurat, no ale tak to jest. Jak się, jak się gada i się klika, no to, no to niestety tak to jest. Tak jak mówię, jeżeli jest ta pierwsza animacja, i później druga, i on nam zniknie, to znaczy, że mu uciekniemy. Natomiast jeżeli będzie widać jego tak, jakby barg, jego bok po prostu, bok, jego grafiki, no to znaczy, że na pewno nas uderzy. To też jakby dzięki temu, że tak to wygląda, no to wiemy, wiemy co się wydarzy, i, i jakby w Halloweenowym tak nie było. W Halloweenowym do samego końca nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego się spodziewać. Więc to też spoko, że poprawili. No ale tak ogólnie. No to mówię, że, że jednak generalnie cała mechanika i tak dalej jest oparta właśnie na tym samym. Nie napisaliście mi pod wczorajszym filmem żadnego, tak naprawdę z tego co tam widziałem, komentarza o czym mógłbym porozmawiać yy, nagrywając kolejne odcinki z tego legendarnego lochu. Trochę szkoda, no bo jednak nie mam tak naprawdę za bardzo tematu na dzisiaj. No ale mówię, no głównie nagrywam to tak naprawdę po to, żeby delikatnie sprostować to co wczoraj mówiłem to w ogóle jak mamy pustą skrzynkę to ta animacja jak jest ten taki ten kurz który się jakby roznosi po pomieszczeniu to jest strasznie długa ta animacja nie tak jak mówię no mieli mieli ta animacja jakoś tam poskracać i tak dalej a koniec końców i tak robi się ten loch bardzo długo jeszcze jak się zgada i coś tam się zacznie mówić nie klika się tak wiecie szybko tak jak ja to robię na przykład jak sobie gram bez nagrywania jak sobie to przechodzę no to no to naprawdę długo długo schodzi nie mamy 30 kluczyków więc spoko no tak jak mówię jeszcze Tutaj może do bossa, chociaż nie no, na bossie będziemy mieć pewnie full HP. To standardowo tak około 120-130 pokoi zbieramy klucze a dalej będziemy będziemy sobie lecieć. Co ja jeszcze w ogóle ciekawego tam? W sumie chyba nic. Chyba na odcinku widzieliście wszystko co co tam w tym świecącym pokoju jeszcze się może wydarzyć. Z tego co wiem, ktoś mi tam jeszcze właśnie napisał, że jeżeli chodzi o tą rurę kanalizacyjną, z której dostaliśmy epic, ale on już był z kibla, to z tego co wiem, możemy też dostać zwykły itemek. To mi też jedna osoba napisała, no ale tak samo no ciężko mi zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie dopiero po iluś tam iluś tam powiedzmy próbach iluś tam przejściach tego lochu będę wiedział mniej więcej jak to wszystko działa co jest na co szansa i tak dalej jeżeli chodzi o Golda, to robię już chyba na tym koncie No tu lawa niestety Robię już chyba szósty raz na tym koncie, coś w tym stylu na no tego Golda cały czas leci sporo, nie? Więc, więc no to akurat minus, no ale mówię No po 10-15 próbach już powinno być o wiele, o wiele lepiej Po 10-15 przejściach oczywiście Sporo osób mi pisało, że macie tam nie wiem Macie na przykład nie wiem, 120 level, a nie macie tego Tego lochu i tak dalej, i tak dalej Jeżeli gracie na telefonie, no to polecam zaktualizować po prostu telefon na przeglądarce, no to wam się tak jakby samo aktualizuje. Na Steamie też wam się samo aktualizuje, no bo jak nie zaktualizujecie, to bodajże nie uruchomicie w ogóle apki shakesowej właśnie tej ze Steama. W każdym razie, jeżeli, tak jak mówię, gracie na telefonie, no to poszukajcie sobie tam w Google Playu to się chyba nazywało. Już bardzo dawno nie miałem telefonu z Androidem, to już mi sklep play, chyba, to już mi w ogóle wyleciało z głowy. Natomiast w App Store, tak samo, nieraz się nie pojawi, tam jak mamy te wszystkie aplikacje w App Store i tam nam się pojawiają aktualizacje, to Nieraz właśnie ta aktualizacja shakesowa się nie pojawi i dopiero jak ją wyszukamy w sklepie i wejdziemy w to w mapkę shakesową, to dopiero nam się pojawi, że jest jakaś aktualizacja. No ale generalnie dążę do tego, żebyście sobie tą aplikację zaktualizowali i wtedy ten loch powinniście mieć yy, otwarty i już powinniście go móc robić, nie? No epików leci bardzo dużo, tak jak mówię, no w tych drzwiach... Yy, w tych drzwiach właśnie złotych bardzo, ale to bardzo dużo yy, teraz jest możliwości na ten epik, yy, więc generalnie tak jak mówię, no idzie to o wiele, o wiele sprawniej, no i, no i z jednego rana, czyli nawet jako free to play, no to bardzo, ale to bardzo dużo tych epików będziecie w stanie yy, sobie wycisnąć, nie? Yy, tak jak mówię, no jeżeli nie będzie coś dla Waszej postaci dobrego, no to zawsze możecie yy, teraz ominiemy. A teraz nie ominiemy. Od razu było wiadomo, że nas uderzy, zanim jeszcze do niego doszliśmy. Dobra, mamy dalej. Poczekajcie, mamy 112 pokój, mamy 35 kluczy. No, ja bym się jeszcze chyba pokusił troszkę tych kluczy pozbierać, bo tych kluczy nie mamy za wiele. Jakoś to, no to wiadomo, też zależy od szczęścia, nie? Też zależy, jak nam tam podejdzie ale generalnie chyba jeszcze bym tych kluczy pozbierał yy, i dopiero ewentualnie, no teraz akurat pułapka i potwór to jakby tyle HP bym nie chciał tracić za bardzo yy, beczek nie otwieram, bo chyba nadal jest ta opcja, że nas mogą uderzyć także nie ma to sensu yy, także no, lecimy dalej, tutaj jeszcze tak jak mówię tych kluczy pozbieramy, no 2,5 miliona, nie? to już na, na przykład nie jest dużo yy, z tego potworka wiem, że leciało nam nawet po 6 ale nie wiem, czy to jest po prostu, że już nam ciągle będzie lecieć 2,5 aż tak chyba to się nie zmniejsza, nie? Yy, żeby po kilku ranach już było wiele mniej no, ale cały czas tu z tych skrzynek i z tego wszystkiego jest tam 7, 10 i tak dalej. Więc no, cały czas jest to dużo. Wiadomo, że zależy od levela. Natomiast po tym 400 poziomie, no to już jednak większość tych skrzynek nam daje dyszkę, bo dyszka to jest taki max z tego lochu, jaki można wylecieć z jakiegoś tam, tak jak mówię, z jakiejś tam skrzynki i tak dalej. Więc no generalnie i tak ten loch daje dość sporo, chcąc, nie chcąc. Tu w sumie już ich mogłem nie budzić, bo już jestem po setnym pokoju. No właśnie, mówię, nieraz się zagadam coś tamtego i zrobię jakąś głupotkę, no ale to nieistotne, to jakby nie jest jakoś bardzo ważne. Dobra, tu idziemy sobie do przeciwnika. No i co mogę powiedzieć? No, yy, średnio około 7 prób, tak, tak mi się wydaje, średnio jakoś 7 podejść, żeby przejść cały ten loch. Też jedna osoba zadała w ogóle, no przepraszam, jeżeli to ogląda, no ale debilne dosłownie pytanie, yy, czy jeżeli jako gracz free to play... Yy, skończymy na tam na przykład tym 40 poziomie, to następnego dnia będziemy zaczynać od początku. No jakby jakbyś obejrzał ten film, jakbyś nie wiem, posłuchał chociaż trochę, jakbyś pomyślał przede wszystkim. No to byś wiedział, że nie, no bo jak ja tutaj się odradzam za grzyby, no to startuję w tym samym miejscu, gdzie jakby padłem, więc no chyba to jest logiczne, więc nie wiem. No debilne pytanie, debilne, nie wiem. Nieraz mam wrażenie, że ludzie totalnie nie używają mózgu, nie? Ja coś nagrywam, ja nieraz coś jakąś głupotę powiem, tak jak z tym hazardzistą, no myliłem się, nie, nie wiedziałem, więc to też strasznie się z tym czuję, nie? W sensie, no nie strasznie, nie przesadzajmy, ale tak głupio mi, że nazwałem tam filmik co i jak i tak dalej, a, a powiedziałem głupotę, nie? No więc no głupio mi. No ale tak jak mówię, może w sumie zmienię tytuł na pierwsze wrażenie, ale to będzie głupie, to już i tak dużo osób widziało, więc, więc nie ma co. Mm, także no po prostu polecałbym wielu osobom, żeby no, używali troszeczkę mózgu, troszeczkę pomyśleli, zanim zadadzą jakieś pytania, bo naprawdę jeżeli chodzi o nagrywanie tych filmów Shakes'a i jeżeli chodzi o komentarze, to naprawdę bardzo dużo osób widzę, że zadają takie no głupie komentarze, że. No nie myślą, nie myślą, nie? A ja strasznie nie lubię, jak ktoś tak yy, nie używa rozumu po prostu. Po to jest obdarzony tym rozumem, żeby go używał. Więc tak jak mówię, yy, ja już generalnie yy, przestałem. Kiedyś to odpowiadałem na wszystkie komentarze, jakiś taki byłem bardziej, można powiedzieć, pobłażliwy na wszystkie pytania. A teraz jak ktoś naprawdę zadaje takie pytanie totalnie bez sensu, totalnie bez pomyślunku, yy, no to jednak yy, ignoruję to pytanie, nie? Może to Wam się wydać słabe, może nie, yy, no ale ignoruję, no bo tak jak mówię, no... Wystarczy troszeczkę pomyśleć. Zobaczcie, no teraz akurat nam się udało trafić gościa, który nas leczy. To jest akurat słabe w naszym przypadku, wydaje mi się, no bo już chciałem, chociaż nie, no zawsze to parę tych pokoi więcej, parę tych kluczy jeszcze możemy sobie nafarmić i dopiero dalej pójdziemy. No wiadomo, że jeszcze będziemy mieli po, po drodze bossa, który, nas, który nam troszkę tego HP też zabierze, jakby nie było. No ale spoko, No lecimy dalej zobaczymy, tak myślę, co tam jeszcze pisaliście wczoraj w komentarzach, ale tak nie widziałem, w sumie wszystko co yy, rzuciło mi się w oczy no to, no to się do tego odniosłem yy, i tak jak mówię no, no generalnie co, no 4 dni będą eventu świątecznego, kto tam ogląda wczoraj, bo to jakoś powiedziałem w środku odcinka tę datę, yy, że od 24 do 27, yy, spoko, nie no 4 dni wiadomo, tak jak już mówiłem wczoraj mogłoby być 5, no bo zazwyczaj był dłuższy ten event, no ale mamy ten legendarny log, nie, no, zakładam, że praktycznie nikt nie użyje chociaż był do epickiego, w tym cztery razy evencie, dlatego, że no mamy ten log, nie? zobaczcie ile tych epików leci, no ja te epiki muszę sprzedawać, no bo po prostu jest a czy ja nic nie dostałem? Czy mi się coś zbugowało? Tak, jakbym nie dostał ani klucza, ani, ani golda, albo nie zauważyłem. Dobra, nieważne. No teraz już nas zabija. Ok, mamy 145 komnatę. No i teraz już lecimy koniecznie za klucze. Tak jak mówię, no u Epica nikt nie użyje, bo nawet jeżeli ktoś nie. Kto miał w ogóle wydać grzyby na Epic, jeżeli ktoś nie zdobędzie wszystkich legendarek, no to zawsze się przebierze chociażby z samego tego, co tutaj leci. No właśnie w tym, w tym lochu, nie? Z tych zwykłych epików, no bo leci, tak jak mówię, tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, tutaj mamy spróbujemy go ominąć, no niestety nie udało się. Chyba coś tak czuję, że będziemy się jeszcze musieli raz odradzać, co jest, no niestety, słabe. No ale trudno, no, no nieraz po prostu próby są pechowe. Zauważyłem, że już nie ma, bo tak jak mówię, no już robiłem to parę razy i zauważyłem, że już nie ma po 150 pokoju. Tej serii znaków zapytania i potworów, co miało miejsce zresztą ostatnio. Także to akurat fajnie, nie? To akurat fajnie, bo wszelkie taktyki, które tam się wymyślało, no niestety musiały być, że tak powiem, szły w piach, powiedzmy, dlatego że właśnie były same te potwory albo znaki zapytania, przez to klucze, które sobie odłożyliśmy, nie mogliśmy ich użyć i zazwyczaj na takiej serii tam około było ich 10 pięter, zazwyczaj na takiej serii wszyscy się. No wszyscy się jakby wywalali, i musieli. Zawsze to było takie, wiecie, dodatkowe odrodzenie, nie? Teraz w ogóle strasznie zepsułem. No, i jeszcze mi zabrał HP, to już w ogóle tragedia, ale i tak, tak jak mówię, no, będę się musiał na pewno jeszcze raz odrodzić. Mam 30 kluczy, więc sporo. Nawet nie wiem, czy, czy mi nie zostanie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że się jakoś przyfarci. No, skrzynka, widzicie cały czas te 10 milionów dropi No, już mogłyby na przykład, nie wiem, 9 albo coś takiego, żeby faktycznie było widać, że, że ten gold się zmniejsza. No, a tutaj niestety. Niestety wygląda tak, że, że bardzo, ale to bardzo się nie zmniejsza. No, miałem 5 milionów, zrobię go, robię ten loch chyba teraz drugi raz? Chyba coś takiego. No i zobaczcie, już wyfarmię ponad, ponad 50 statystyk, nie? Robiąc go dwa razy, więc no, słabo, nie? Ale tak jak mówię, no, mam nadzieję, że, że faktycznie jakoś tam w przyszłym tygodniu się dostanę do tych obliczeń, jak to faktycznie spada. No i mam nadzieję, że. Że spada, nie? No, tak słyszałem zresztą, że spada, i, i nie będzie się tego opacało robić dla samego golda. Tak więc, tak jak mówię, no, mam taką nadzieję. Dobra, 26 kluczy jeszcze. No, już zbliżamy się ku końcowi. Tak jak mówię, no, na tym berserku całego setu raczej nie będę nawet miał czasu kompletować. Nie będę miał bardzo ochoty. No, bo dzisiaj tak naprawdę jeszcze na tym berku sobie podziałam, a już od jutra się skupiam na wojowniku. Natomiast yy, fajnie by było broń dostać, nie? No, bo wiadomo, berserkiem yy, jakoś tam sobie klepiemy tych przeciwników. Więc tą broń yy, z fajnym jakimś rozrzutem i generalnie z fajnymi średnimi obrażeniami fajnie by było dostać. I tak nie ukrywam, że głównie tutaj na tym berserku poluję właśnie na broń. Yy, no, ale niestety nie udaje mi się jej za bardzo zdobywać. Yy, zdobyć po prostu yy, cały czas mi dropi coś innego. No, już miałem nawet pierwszą powtórkę, yy, właśnie z tymi powtórkami. No, to też yy, średnio nawet niektórzy piszą, że trzy razy zrobili ten loch tylko i trzy razy z dostali tą samą nagrodę, więc no nie wygląda to jakby to była mniejsza szansa na powtórki, nie wygląda. No ale skoro coś takiego napisali w tej liście zmian, no to faktycznie, no, czymś to musi być poparte. Raczej by nas nie okłamali. No ale może to być, wiecie, zmniejszona to jest takie pojęcie, można powiedzieć, bardzo względne, nie? Zmniejszona szansa na dropy właśnie tych duplikatów to może być na przykład zmniejszona o 1 setną procenta i też jest zmniejszona, nie? Co z tego, że praktycznie niezauważalnie, no ale jest zmniejszona. Tak więc, no tak jak mówię, różnie może z tym być. No ale dobra, no zobaczymy. Jak to pójdzie. Z początku byłem dość sceptycznie nastawiony do wyglądu samych itemków. Raczej mi się bardzo nie podobały. Natomiast teraz teraz wydaje mi się, że są dosyć fajne. Tam mogłem w ogóle skrzynkę wziąć to mój błąd. Wydaje mi się, że fajne są i, i fajnie wyglądają. I jeżeli się zbierze komplet, to będą fajnie się naprawdę prezentować. Co jest no na pewno na duży plus, nie? No bo jednak wreszcie coś fajnego. Ja wam powiem tak szczerze, że czekam na. To mi w ogóle podsunął też na Discordzie. Tam ktoś już teraz nie pamiętam kto ale bardzo czekam na, żeby ten log wyszedł w edycji Star Warsowej, nie? To jest, to jest dla mnie spoko, że jakieś te itemki Star Warsowe, na przykład, dla wojownika miecz świetlny, coś takiego, no fajnie, fajnie by to, fajnie by to na pewno wyglądało i, i myślę, że ludziom by się bardziej spodobało. Chociaż widziałem, że ten Władca Pierścieni też wielu osobom się podoba. Ktoś w ogóle wczoraj, za, to, za co też dziękuję, bo czytałem, Ktoś w ogóle wczoraj też napisał komentarz pod odcinkiem, dał w zasadzie link do forum, gdzie, gdzie wypisał wszystkie itemki, jakie możemy zdobyć w tym legendarnym lochu i co one oznaczają z tej jakby, yy, teraz mi brakuje słowa, po prostu z tej, jakby to powiedzieć, kurczę, z takiej, no nie wiem, nie, nie brakuje mi teraz słowa, po prostu z tej, no kurde, ale się zawiesiłem, nie? Mam to słowo na końcu języka. Z tego, y, po prostu z władcy pierścieni, nie? Z tego całego. Y, no jest takie słowo, żeby to ładnie określić. Dobra, nieważne, bo tutaj wy, wychodzę teraz na, na głupka, więc po prostu no, z tego z władcy pierścieni wypisał wszystkie te, y, jakby nazwijmy to, itemki, i co każdy z nich oznacza, więc to też jest, o, mamy leczonko, ty. Mamy dwa klucze. Ponad połowę HP nam wyleczyło. Ej, to może, jeżeli nam się przyfarci, to może już się nie będziemy musieli odradzać. W ogóle zapomniałem, że jest taka opcja, nie? Yy, dobra, tu mamy co? Tu mamy na wszystkie cechy, więc od razu sprzedam. To nawet nie ma sensu. Yy, dobra, tu mamy skrzyneczkę. Yy, więc tak jak mówię, no... Są fani tego i, i też są ludzie na pewno, którzy się cieszą, że takie itemki wyszły. No tak jak już wczoraj wspominałem, no ja nie jestem tam jakimś wielkim fanem tego tego Władcy, władcy Pierścieni, więc po prostu no bardzo mnie to jakoś nie jara. Dobra, no mamy jeszcze trzy pokoje, no i niestety ten nas uderzy i tak się będzie musieli na się odrodzić. No pech, pech, nie? Jakbym, widzicie, troszeczkę za mało kluczy, jakbym ich troszkę więcej, chociaż a nie, no tutaj myślałem, że leczenie dostaniemy, ale ale nie byłoby tak dobrze. Okej, okay, no ten nas zabije. No na tego bossa ostatniego musimy mieć ponad pół HP, nie, yy, żeby to jakoś tam żeby to jakoś tam funkcjonowało No niestety na Sembosie się musimy odrodzić I lecimy, no spróbujemy Znaczy spróbujemy, mam nadzieję, że Dostaniemy broń, yy, tak jak mówię No na to, na to można powiedzieć, że liczę Zobaczmy, co nam tutaj wyleci yy, No i mamy broń, mamy broń Zobaczcie, bardzo fajny rozrzut Plus 32, no runka słaba, ale to sobie Podmienimy, yy, więc spoko Nie, spoko, mamy broń, poczekajcie, jaką ja tu mam O, tu mam bardzo średnie te, Ten rozrzut, bardzo średni, no a tutaj zobaczcie Czyli tak naprawdę to, co chcieliśmy. Dostać to dostałem, więc bardzo, bardzo mi się podoba. Stan odnowiony może nosić niewielkie ślady użytkowania. No, jak widzicie, plus 32 średnich, więc to już jest dużo. lepsze o wiele rozrzut aniżeli mamy. Plus 20 też tych, więc jak najbardziej na plus. To sobie podmienię. I wiecie co? Tutaj jeszcze na szybko sobie wejdziemy do tego lochu, jeszcze tam darmową próbę wykorzystamy. To jest w ogóle strasznie fajną. Ktoś sugestię dał na forum, już te, na, nie na forum, na tawernie, czyli na Discordzie shakesowym, że można by zrobić coś takiego, że zamiast od razu jest guzik, żeby wejść od nowa po skończeniu tego lochu, to może być na przykład guzik OK, i wtedy i wtedy nie musimy wchodzić od nowa, tylko wtedy jakby. Yy... No ta próba na nas, coś tam było, coś takiego było, że ta próba na nas tam później poczeka, czy coś takiego, chyba i tak to działa, ale po prostu no, tak jakby forsuje nas do tego, żeby wejść od razu od nowa, żeby nie marnować tego czasu darmowego, nie, bo teraz jak ja sobie zrobię tą próbę darmową i przegram, to po prostu będzie, będzie już odliczanie tych 24 godzin do następnej darmowej próby, także tutaj sobie odłożę, żeby przypadkiem nie sprzedać, bo by był failik. dobra, tu użyjemy tego klucza. Beczki nie bierzemy, bo może wybuchnąć. No powiem Wam, że ciągnę mam w głowie jak uniwersum, o właśnie, uniwersum. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, teraz mi się dopiero po tylu minutach y, przypomniało, ale właśnie z tego uniwersum Władcy Pierścieni, y, tak jak mówię, no, ma, ma to wiele fanów, i wiele fanów y, będzie chciało, na przykład, nie wiem, mieć miecz, y, no bo ma on tam jakąś, jakąś fajną y, historię, nie? Więc y, wielu, wiele gustów, powiedzmy trafił ten loch, ale też wiele na przykład w moje nie, bo też uważam, że... O, albo Harry Potter, nie? Harry Potter to w ogóle by było wow, to by było nawet lepsze, wydaje mi się, niż Star Warsy, żeby właśnie, no mamy zresztą loch w grze Harry'ego Pottera, tak więc wydaje mi się, że prędzej czy później to jest nieuniknione, żeby ten Harry Potter faktycznie w tym, w tym legendarnym lochu zawitał, natomiast no to, to już bym był w ogóle totalnym fanem i to już totalnie bym wszystkie temki chciał zdobyć, bo Harry Potter to jest chyba jedna z takich... Jeden z takich, powiedzmy, filmów, nazwijmy to generalnie, takie uniwersum, powiedzmy, że yy, chyba jedyne, które oglądałem nawet po parę razy, wszystkie części i tak mi się strasznie podobało, nie? Yy, więc, jakby, jakby, jeżeli coś takiego by wprowadzili, to na pewno bym się ucieszył, i chyba na to jest największa szansa. Chyba na to jest największa szansa, no bo tak jak mówię, Loch yy, oparty na tym już jest, czyli po prostu uświęconą tradycją szkoła magii. Yy, tak więc, teraz, no, jeżeli by legendarny Loch faktycznie powstał oparty właśnie na tym, no to by było super, nie? Ale tak samo Star Warsy, nie wiem, co tam jeszcze może być, Spider-Man to chyba, a generalnie Marvel to chyba, to chyba nie, to chyba w coś takiego nie idą, ale no nie wiadomo, nie wiadomo, co tam może być. Tak jak mówię, no chyba Harry Potter to jest jednak najbardziej takie prawdopodobne, co jeszcze się tutaj pojawi, no ale to zobaczymy, nie zobaczymy. Teraz widzimy, że mamy ten legendarny loch, tak jak mówię, no oparty na tym Władcy Pierścieni, czyli generalnie na Hemoridorze. No możemy to poznać po tym, że mamy bardzo dużo hemoridoru potworów, bosowie tutaj, którzy są co 50 pięter, tak samo są z hemoridoru, więc no tak jak mówię, oj tutaj nie chciałem otwierać, ale dobra udało nam się golda więc tak jak mówię, no yy, największa szansa jest chyba na tego harego Pottera, no ale zobaczymy, nie? Yy, zobaczymy, no ale i tak podtrzymuję nadal, że ten legendarny loch, yy, jeszcze ten gold wydaje mi się, że i tak jest za duży i tak powinien być jeszcze zmniejszony, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, że powinien być otwierany maksymalnie dwa razy do roku. Wtedy faktycznie by to było coś, yy, co jest rzadkie i co faktycznie by było... Hmm. Ludzie by się bardziej cieszyli, wydaje mi się, no bo co, no teraz mieliśmy na Halloween, minęły dwa miesiące, mamy na święta, nie? Yy, więc no co, teraz yy, tak naprawdę nie ma żadnej okazji, teraz będzie Wielkanoc, chyba następną okazją znowu to zrobią, yy, później urodziny znowu, później nie wiem, znowu Halloween i tak dalej. No mówię, maksymalnie dwa razy do roku, jak nie nawet raz do roku powinni to otwierać, i wtedy by było. Yy, wydaje mi się, że wszystko gitnie, ale no zobaczymy. Yy, ciekawi mnie też bardzo, czy kiedykolwiek jeszcze będą do zdobycia te legendarne itemki, na przykład z tego pierwszego, legendarnego lochu, z tego drugiego. Który teraz robimy, jestem bardzo ciekaw, nie? Czy faktycznie, jeżeli ktoś nie zrobi ich, to w sensie, no, nie zdobędzie ich, to faktycznie już całkowicie na całą grę, dopóki ta gra będzie istnieć, przepada mu szansa na zdobycie. To też, tak jak mówię, jest dla mnie dość ciekawe. Wiecie co? On nas chyba jeszcze nie zabije, bo oni biją jakieś 4 miliony Dokładnie, w sumie niecałe 5, ale, ale wszystko wyliczone Dobra, tu sobie ominiemy, no mamy tylko 10 kluczy, więc słabe to podejście Ale okej, okay, to jest akurat nie, nie jakoś bardzo istotne Tutaj sobie robimy cyk, sprzedajemy ten hełmik od razu, żeby nie mieć tu zawalonego ekwipunku Tutaj omijamy, tutaj mamy jeszcze znak zapytania No powiem wam, że pierwsza próba, 40 pokój, jak najbardziej spoko No tutaj nas zabije, więc musimy iść w prawo, musimy spróbować uciec No i tutaj już zginiemy, dobra nie robimy tego podobnie. Co chciałem to dostałem. Chciałem mieczek, dostałem mieczek z fajnym rozrzutem na berserku. Na pewno mi się bardzo przyda. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapomniałem w ogóle o tym powiedzieć na początku odcinka, no ale trudno. Zostawcie kciuka w górę, bądź też dół. wbijajcie na Discorda dla widzów przypiętym w przypiętym komentarzu i w opisie. I tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.